Myślę, że mecz na początek wydawałby się na remis, na ten punkt na pewno zasługiwaliśmy. W pierwszej połowie można byłoby powiedzieć, że Olimpia Grudziądz wyprowadzała mocne kontry. Gdzieś tam próbowaliśmy to opanować. Natomiast w drugiej części spotkania to my żeśmy przejęli kontrolę i zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli taka kontrola jest, jaka była w tej pierwszej części, w drugiej części meczu, to może grozić jakąś kontrą. No zdarzyło się, tak jak się zdarzyło, błąd tutaj naszej linii defensywy spowodował, że wyjeżdżamy bez punktu tutaj z Grudziądza. Myślę, że zaangażowanie zawodników, podejście do meczu, jestem z tego zadowolony, ale jak się nie strzela bramek, jak się nie wykorzystuje sytuacji tych, które powinny być wykorzystane, to się przegrywa mecz. My byliśmy dzisiaj na pewno mocniej zdeterminowani i przede wszystkim wiara, wybieganie, konsekwencja taktyczna w defensywie spowodowała, że jakieś tam sytuacje w ofensywie stworzyliśmy. Myślę, że klarowniejszych mieliśmy troszeczkę więcej, nawet jak przeciwnik. Wiadomo, motor dłużej utrzymywał się przy piłce nominowo, ale to jest kwestia wszystko założeń na to spotkanie, realizacji przez moich zawodników. I przede wszystkim gratuluję im zwycięstwa i dziękuję im za serce i zaangażowanie, jakie włożyli, bez względu na to, czy zawodnik wchodzący, czy zawodnik grający. Przełamaliśmy w domu, to jest to, o czym marzyłem, odkąd tu przyszedłem. Wygraliśmy to spotkanie, jeszcze raz mojej drużynie gratuluję i od jutra już myślimy, co dalej.